pierwszym rzucie. Wystartowało 20 zawodników, 18 z Polski i 2 Czechów. Więc nasze zawody ogólnopolskie zaczynają być międzynarodowe. Mamy nadzieję na większą liczbę gości z zagranicy w przyszłych edycjach, ponieważ już od nich otrzymałam bardzo pozytywne opinie, jeżeli chodzi o organizację, o stabilność konstrukcji, co jest bardzo ważne dla zawodnika. My w ogóle staramy się stawiać na zawodników, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo, o ich wygrywanie, o ich motywację i to oni później jadą w Polskę, w świat i wystawiają nam po prostu opinie. 20 zawodników wystartowało, mieliśmy tutaj mega emocje, poziom był naprawdę no niewiarygodny to było, co niektórzy zawodnicy robili. Publika bardzo się zaangażowała w doping, nic nikomu się nie stało, a czasem może tak być, że zawodnik wykonuje jakąś ewolucję nad drążkiem i po prostu najzwyczajniej w świecie ten chwyt nie wytrzymuje i zawodnik może spaść niestety. Na szczęście nic takiego się wczoraj nie stało, całe podium było dla Polski, co nas oczywiście cieszy, ale myślimy, że tutaj obcokrajowcy też coraz częściej zaczną się pojawiać, zwłaszcza, że Polacy też zaczynają jeździć do Czech, na Słowację. No i co mogę więcej powiedzieć? Po prostu kto nie był, niech żałuje. Dzieli się na kilka różnych kategorii i właściwie powstają cały czas też nowe, dlatego że to, co było 3 lata temu w Polsce, a street workout cały czas się rozwija i cały czas ten poziom jest coraz większy, więc ludzie chcą robić coraz bardziej niesamowite rzeczy ze swoim ciałem, ale czasem trzeba dołożyć właśnie obciążenie. Dzisiaj mamy kategorię siłowo-wytrzymałościową, czyli tutaj nie stawiamy już na figury, na elementy, jest mniej nawiązania do gimnastyki, natomiast zawodnicy mają do wykonania w pierwszym etapie set, gdzie są wejścia siłowe, podciągnięcia, pompki na poręczach, czyli dipy, są wskoki na skrzynię właśnie, która ma 75 cm i na koniec, na dobicie, że tak powiem, jest 40 pompek, więc to jest mega. Każdy zawodnik musi zrobić to w jak najkrótszym czasie, tam są określone właśnie ilości dla każdego i każdy startuje jakby na tym samym sprzęcie, czyli tutaj owszem, waga dla zawodnika ma znaczenie. My natomiast w tym pierwszym etapie nie bierzemy tej wagi pod uwagę, że tak to nazwę. W drugim etapie już dołożymy ciężary. Tutaj się pojawiają przysiady ze sztangą i zawodnik będzie miał za zadanie podnieść na sztandze swój ciężar. Czyli jeżeli ktoś waży 80 kg, to na tej sztandze 80 kg się znajdzie i będą musieli robić jak największą liczbę przysiadów ze swoim obciążeniem przez 2 minuty. Czyli wprowadzamy jeszcze element ograniczenia czasowego, to jest tak zwana formuła time-up. Oprócz tych przysiadów będą do wykonania muscle-upy, a tam już dokładamy obciążenie 4 kg i wiadomo, że proporcjonalnie 4 kg dla osoby, która waży 70, to jest inna waga niż proporcjonalnie dla osoby, która waży 80 lub 90 kg, tak? Wtedy niby te 4 kg niekoniecznie robią różnicę temu, który waży więcej, ale on na starcie już musi więcej jakby podnieść. Podciągnięcia będą wykonywali już z 15 kg, czyli tu już jest dosyć poważny ciężar, jeżeli chodzi o podciągnięcia. W pompkach na poręczach ten ciężar to będzie 30 kg.
I właściwie to są te cztery ćwiczenia, które oni będą wykonywali w tym drugim etapie. W trzecim etapie znowu zwiększamy ciężar, ale zostawiamy ćwiczenia, które będą wykonywane. Tam będą wejścia siłowe, ale już 8 kg, zwiększamy dwukrotnie, podciągnięcia z 30, dipy z 60, czyli tutaj mamy najlżejszego zawodnika, który waży niecałe 70 kg, więc on prawie drugie tyle musi w tej pompce jeszcze wycisnąć. To jest duże obciążenie dla organizmu, ale Emil akurat bierze nawet 130 kg w tym dipie, więc to nie będzie dla niego duży problem. I jeżeli chodzi o przysiady, to przysiady będą wykonywane z wagą równą 150% masy ciała zawodnika. Czyli jeżeli ktoś waży, powiedzmy sobie, 60, no to na tej sztandze będzie 90 kg. Zawsze są, niezależnie od tego, ile edycji byśmy nie zrobili, to zawsze coś nas zaskoczy lub ktoś. I w zeszłym roku mieliśmy dziewczyny, w tym roku takie niemiłe zaskoczenie, bo się nie zgłosiły. Być może ten set był zbyt wymagający dla kobiet, ale nie będziemy się tym przejmować, bo poziom wśród kobiet też wzrasta. Jeżeli chodzi o inne zaskoczenia z organizacyjnych, no to pierwszy raz prowadzimy te zawody sami. Zazwyczaj mieliśmy kogoś, kto te zawody prowadził, jakby, ale chyba nawet na dobre nam to wyszło, bo my przynajmniej wiemy, o czym mówimy i jakoś nam się to udaje poradzić. Zwłaszcza, że na widowni jest mnóstwo osób znajomych, bo my i organizując różne imprezy i jeżdżąc na inne różne imprezy, jakby spotykamy się bardzo często, a nawet jeśli nie, to środowisko street workoutu jest bardzo takim otwartym środowiskiem, gdzie bardzo łatwo można nawiązać nowe znajomości, wymienić się doświadczeniami i posłuchać uwag, bo one są dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. Zazwyczaj jest tak, że jak wchodzimy w ten okres taki wiosenny, już pogoda w miarę się stabilizuje, ta temperatura jest dosyć dobra do ćwiczeń na zewnątrz, chociaż niektórzy myślą i uważają, że właściwie to można ćwiczyć cały rok, no ale jak ręce przymarzają do drążka, no to kiepsko. Natomiast właściwie już ten sezon się powoli zbliża, bo my już pierwszy trening na parku na budowlanych odbyliśmy.
Zobaczymy, jak pogoda będzie dopisywać tak naprawdę. Na pewno marzec, kwiecień to już się zaczną takie treningi regularne. Co niedzielę o 11 godziny nie zmieniamy. Te treningi są bezpłatne. Ja te treningi prowadzę. Jestem trenerem kalistyniki pierwszego i drugiego poziomu. Mam też swoich podopiecznych, których prowadzę i tutaj też zdobywam to doświadczenie, więc można mi zaufać i można przyjść. Nic to nie kosztuje, a można wielu rzeczy się dowiedzieć, bo kalistenika tak naprawdę jest bazą do różnych innych sportów. Czy ktoś biega, czy ktoś pływa, skacze, wspina się, to żeby siłę zbudować, to kalistenika jest idealna. Potrzebny jest kawałek ściany i podłogi.